Upadek, upadek, to może lepiej chodźmy tutaj na tą łąkę. Tak, chodźmy tutaj. To było, nie? No, wróćmy się w chwilkę. Nie rzucaj. Ale trawa, ła. Sami sobie wracamy teraz. Dobra, dobra, kto umie gwizdać, to poproszę. Nie, bo tato będzie gwizdać jak krótki byk. O, akurat. Dobra, posłuchajcie, w tej trawie, w tym właśnie gwizdaniu z trawy. O, koniec powinien. Jest to cicho, nie patrzeć. Chłopaki, teraz słuchamy. No. Koniec chodzenia. Chciałbym jeszcze tej trawy posłuchać. Ci go zapij. Bo właśnie to gwizdanie na trawie jest takie. Mogę wam szybko opowiedzieć, co to chodzi z instrumentami. Tylko musicie zagrać jeszcze na takich trawach. Zaraz pan go zdechnie. Słuchajcie uważnie. Czy ten dźwięk jest piękny? Piękny. A dlaczego jest okropny? Bo jest głośny? Bo jest nierównomierny. Bo wibruje. Bo jest bardzo wysoki i straszny. Bo rośnie. Nierównomierny. Jest nierównomierny. On ma dużo w sobie szumu. Zagraj jeszcze raz. Jest takie piszczenie, prawda? Ale oprócz tego jest dużo szumu w nim. No i to piszczenie nierównomierne to polega na tym, że dźwięki nie są takie. Nie składają się z tych sinusów, które wam pokazałem, które są taką czystą falą. Tylko właśnie zawsze z tych sinusów jest więcej. Tembr głosu na przykład, to że głos każdy ma inną barwę, polega na tym, że każdy ma właśnie jakąś nieskończoną liczbę tych pojedynczych sinusów. Każdy ma inny układ. Inne są głośne, inne są ciche, różne są wysokości. To się wszystko składa na jeden dźwięk taki, który słyszymy. Tak samo instrumenty. Dźwięki instrumentów też składają się z takich wiązanek tych prostych tonów. Kilkadziesiąt, kilkaset takich tonów wchodzi w skład jednego dźwięku, który słyszymy. Ta trawa jest po prostu, ma jakby dwa rdzenie, czyli dwa mocne takie, kurde, to można by było powiedzieć, że te dźwięki się układają w takie piramidy. Wszystko w ogóle jest fraktalnie poustawiane, nie? Czyli jakby całość, nie wiem, czy wiecie, co to są fraktale. To, że po prostu powtarza się jakiś wzór, tak jak w spirali, w paproci. Tak samo w dźwiękach. Jest tak, że dźwięk można podzielić, tak jak światło można rozdzielić białe światło słoneczne za pomocą pryzmatu, rozdzielamy na kolory składowe, nie? Na tęcze. Widzieliście na pewno takie coś, co nie? Jak się za pomocą pryzmatu rozdziela światło na podstawowe kolory. Tak samo dźwięk można też rozkładać na tony proste, z których się składa. W tej trawie są takie dwa rdzenie, one dlatego ze sobą tak wibrują. Instrumenty klasyczne, kiedyś był taki wzór, że ludzie nie chcieli mieć szumu i chcieli mieć, dążyli do jakiegoś tam ideału piękna, który sobie wyobrażali. Więc czyścili dźwięki z szumów i starali się, żeby one były jak najczystsze, jak najbliższe głosowi ludzkiemu i takiej czystej fali. No i dlatego takie różne dziwne instrumenty powstały, jakie znamy z orkiestr obój, na przykład fagot. Po prostu za pomocą pudeł rezonansowych albo kształtów tych instrumentów było to tak budowane, żeby te fale ułożyć w ładny taki kształt. A ta trawka jest po prostu dzikim zjawiskiem i dlatego jest taka piskliwa. Jaki? No, uspokoiliśmy się, nie ruszamy się i od razu pojawiły się świerszcze. W jakim są rejestrze? Środkowym. Wysokim czy niskim? Wysokim. No teraz był wysoki. Nie, wysokim.
Mniej więcej na pierwszym planie słyszymy tych wszystkich cykadów, co? Owadów tutaj. Przed chwilą niski rejestr przeleciał. Przeleciał ci koło ucha? Mhm. Jest taka dziwna zasada też, że im bliżej ucha jest jakieś źródło dźwięku, tym może być bardziej basowe. Dlatego na przykład jak muszę nagrać sobie jakiś nisko brzmiący bęben, a nie mam takiego wielkiego po prostu, to wystarczy, że mikrofon jest bardzo blisko membrany. Wrzucam. Możemy nagrać coś totalnie basowego z czegoś małego. Możemy posiedzieć minutę w ciszy? O, nie damy rady. Tutaj mam tutaj... Spróbujmy minutę w ciszy i potem zdajemy relację, co w ogóle było słychać. Dobra. Start. Mamy minutę. No rany. Krótko, co? Jaki był najniższy dźwięk, jaki usłyszeliśmy w trakcie tej minuty? Ty, ktoś... Jaki? Co? Ty... Wąk ci latał, naprawdę? Ty, ktoś w Kęczynie był... nieźle, no właśnie, nie miałem go tak blisko. Najgłośniejszy chyba był tutaj jakieś parsknięcie śmiechem z tyłu, który był w najniższym rejestrze dla mnie. Dwie legendy. Nie, ja raczej po prostu słyszałam coraz dalsze dźwięki. Tak. Się na początku nie skupiałam, a tak w połowie. Plaża. Był ptaszek. Był taki ptaszek, który przez chwilę miał właśnie, pokazał taki sinus. Gdzieś było ćwierknięcie i takie. Na chwilę się zatrzymał. No i głosy z tej plaży w takim wysokim, średnim rejestrze, które. Już właściwie nie wiadomo, nie mają znaczenia, w sensie nie możemy zrozumieć, co oni tam mówią, bo tylko jakieś najsilniejsze częstotliwości się przebijają. Rozpoznać kogoś, kurczę, po takim jakimś wycinku. Nawet po krzyku. Nie bój się, to tylko skoczył na ciebie. Jest nieruchome powietrze, wiecie? Dlatego mamy mało, nie ma w ogóle szumów drzew. Dzisiaj rano było nieźle. A wysokie ciśnienie oznacza po prostu to, że jest po prostu... ten słup powietrza, który na nas naciska, bo cały czas jesteśmy w ogóle pod presją, pod naciskiem w ogóle całej masy powietrza, które znajduje się nad nami. Po prostu jest, mamy tego teraz więcej, naciska na nas więcej. To waży. To dużo.